Szanowni Państwo, rozwiążmy następujące równanie. Sinus x jest równy minus 1 druga. Jak to zwykle bywa z równaniami, w których występuje tylko funkcja sinus bądź kosinus, założenia są proste. Dziedziną funkcji sinus jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, zatem x może być dowolną liczbą rzeczywistą. Trudność w tym zadaniu, proszę Państwa, leży gdzie indziej. Nie jest to oczywiście poważna trudność, nie dla nas w każdym razie, ale faktem jest, że będzie trzeba chwileczkę się zastanowić. Dlaczego? Spójrzmy na wykres funkcji sinus. Spróbuję go mniej więcej odręcznie Państwu narysować, przynajmniej fragment. Jak wiemy, nie warto nam do rozwiązania takich równań rysować więcej niż jednego odcinka długości 2pi, ponieważ sinus jest funkcją 2pi okresową. Zaznaczę tutaj kilka charakterystycznych punktów. Pi, pi drugich, 3 drugie pi. I teraz uwaga. Sinus przyjmuje wartości od minus 1 do 1, jak wiemy. I wykres funkcji sinus przebiega mniej więcej tak. Proszę pamiętać, że to jest tylko poglądowy rysunek, bardzo przybliżony. Nawet nie próbuję, żeby tego wykresu rysować bardzo dokładnie. Nie to jest zupełnie moim celem. O, mniej więcej tak jakoś to wygląda. I teraz uwaga, proszę Państwa, popatrzmy dobrze. Pamiętamy, że sinus kąta pi szóstych, jeżeli ktoś bardzo lubi to 30 stopni, wynosi 1 druga. Tak? Dla pi szóstych mamy 1 drugą. Odpowiada tej wartości ten punkt wykresu mniej więcej. Więc gdyby w naszym równaniu nie było minusa, wiedzielibyśmy, że rozwiązaniem jest na przykład pi szóstych. Ale oczywiście nie tylko. Również ten punkt gdzieś tutaj odpowiada wartości sinusa równej 1 druga. W naszym przypadku jest troszkę inaczej. Mamy sinus x równa się minus pi drugich. Ale proszę Państwa, pamiętamy, że kształt tej części funkcji sinus jest taki sam jak kształt tej części funkcji sinus. Różnica jest tylko taka, że jak tę część odbijemy symetrycznym względem osi x i przesuniemy, dostaniemy dokładnie ten kształt tego wykresu. Co to oznacza, proszę Państwa? Że skoro, aby otrzymać sinus równy jednej drugiej, to musieliśmy od punktu 0 oddalić się o pi szóstych. Zatem, żeby otrzymać sinus równy minus jednej drugiej, to od punktu, tym razem tego, od punktu x równe pi, musimy też oddalić się o pi szóstych, ale w tę stronę. Pi dodać pi szóstych to jest 7 szóstych pi. Zatem dla kąta równego 7 szóstych pi wartość sinusa również wynosi 1 druga, tyle że ze znakiem minus. Podobnie jest tutaj. Znowu od punktu, w którym sinus, wykres funkcji sinus przecina oś odciętych, czyli od punktu 2pi, przesuwamy się o pi szóstych, tym razem jak widać na rysunku w lewo, otrzymując 2pi to 12 szóstych pi. Jak odejmiemy pi szóstych, czyli 1 szóstą pi, otrzymamy 11 szóstych pi. I w tym punkcie również funkcja sinus przyjmuje wartość minus 1 druga. Tym sposobem, pamiętając, jak wyglądają wartości funkcji sinus dla kilku znanych nam kątów pierwszej ćwiartki, moglibyśmy dojść do tego, że wartość sinusa równa 1 druga, minus 1 druga jest osiągana dla dwóch kątów. Jednego w trzeciej, drugiego w czwartej ćwiartce. 7 szóstych i 11 szóstych pi. Ale oczywiście to nie koniec. Funkcja sinus jest funkcją okresową, o okresie 2pi. Zatem każdemu z tych dwóch rozwiązań w przedziale od 0 do 2pi będzie odpowiadać teraz cała seria rozwiązań naszego równania. Jedna z tych serii wygląda tak. 7 szóstych pi dodać 2k pi, gdzie k jest całkowite. Tak, ale mamy też drugie rozwiązanie. X równa się 11 szóstych pi plus 2k pi, gdzie k jest całkowite. Znowu, gdybyśmy chcieli być bardzo formalistyczni, moglibyśmy przeczytać ten zapis następująco. X, liczba x jest rozwiązaniem wyjściowego równania sinus x równa się minus 1 druga. Wtedy, tylko wtedy, gdy istnieje takie k całkowite, że x jest równe 7 szóstych pi plus 2k pi, lub istnieje takie k całkowite, że x jest równe 11 szóstych pi dodać 2k pi. Tak czy owak, czy zapiszemy to w ten skrócony sposób, czy wypowiemy to w sposób formalny, nieco dłuższy, zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.